Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Słuchacze Radia Maria i widzów telewizji Trwam witają ojciec Zdzisław Klawka i ojciec Marian Sojka. W uroczystość Chrystusa Króla 22 listopada ojciec święty Franciszek przewodniczy w Bazylice świętego Piotra Eucharystii, w czasie której symbole Światowych Dni Młodzieży staną przekazane przez Panamczyków młodym Portugalczykom. Dzisiejsza celebracja odbywa się przy ołtarzu katedry Bazyliki Świętego Piotra. Zostaną przekazane te symbole Dni Młodzieży, a więc Ojciec Święty przekaże wraz z młodzieżą krzyż oraz kopię ikony Salus Populi Romani, kopię Matki Bożej, która ma swój oryginał ma w Bazylice Matki Bożej Większej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Na początku tej Eucharystii uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Pietà di noi, Signore. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Dio onnipotente,
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Lektura de la profecía de Ezequiel. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Esto dice el Señor Dios. Tak mówi Pan Bóg. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Oto ja sam będę szukał moich owiec i como będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem. Skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocne będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg, esto dice el Señor Dios. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Entre carnero y macho cabrío. Oto słowo Boże. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino. A motivo del suo nome. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Davanti a me tu prepari una mensa,
sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Si, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Leitura da primeira epístola. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwocinny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto Słowo Boże. Thank you.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie, precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Słuchacze Radia Maryja, drodzy widzowie telewizji Trwam. W tej dzisiejszej Eucharystii uczestniczy symboliczna grupa młodzieży. Jest chyba około 100 osób, które w tej dzisiejszej celebracji uczestniczą. Podobnie było i tydzień temu. Wszystkie te ograniczenia wynikają z wszechwładnej w świecie i w Europie również pandemii. Usłyszeliśmy właśnie ostatnie fragmenty Ewangelii świętego Mateusza przed męką. Jezus, zanim ofiaruje nam swoją miłość na krzyżu, przekazuje swoją ostatnią wolę. Jezus mówi, że dobro
które uczynimy jednemu z jego braci najmniejszych, a więc głodnemu, spragnionemu, cudzoziemcowi, potrzebującemu, choremu, więźniowi, jemu zostanie uczynione. W ten sposób Pan przekazuje nam listę darów, których pragnie na wieczne zaślubiny z nami w niebie. I to właśnie uczynki miłosierdzia czynią nasze życie wiecznym. Każdy z nas może sobie zadać pytanie, czy wprowadzamy je w życie. Czy robię coś dla potrzebujących? A może czynię dobro jedynie osobom drogim i przyjaciołom? Czy pomagam komuś, kto nie może mi się odwzajemnić? Czy jestem przyjacielem osoby ubogiej? Możemy czynić tyle pytań. Tam jestem, mówi tobie Jezus. Czekam na ciebie tam, gdzie sobie tego nie wyobrażasz i gdzie być może nie chcesz nawet spojrzeć. Tam w ubogich. Jestem tam, gdzie nie sięga zainteresowanie dominującej myśli, według której życie jest dobre, jeśli jest dobre dla mnie. Jestem tam, mówi Jezus, także dla ciebie, młody człowieku, który stara się realizować życiowe marzenia. Wiele wieków temu do młodego żołnierza. Był nieochrzczonym 18-latkiem. Pewnego dnia zobaczył biedaka, który prosił ludzi o pomoc, ale nie otrzymał żadnej, bo wszyscy go omijali. I ten młody człowiek, widząc, że inni nie okazali miłosierdzia, pojął, że ów żebrak dla niego był przeznaczony. Ale on nie miał nic, oprócz płaszcza wojskowego. Rozciął jedną część i podarował biedakowi, znosząc śmiech niektórych wokół niego. Następnej nocy miał sen. Zobaczył Jezusa, przyodzianego w połowę swojego płaszcza, którym okrył biedaka, i usłyszał, jak mówił: Marcin, okryłeś mnie tą szatą. Święty Marcin był młodym człowiekiem, który miał ten sen, ponieważ przeżył go i mimo, że o tym nie wiedział, jak sprawiedliwi z dzisiejszej Ewangelii. Drodzy młodzi, drodzy bracia i siostry, nie rezygnujmy z wielkich marzeń. Nie zadowalajmy się tym, co należne. Pan nie chce, byśmy zawężali nasze horyzonty, nie chce, byśmy stali biednie na poboczach życia, ale byśmy radośnie i śmiało biegli ku wzniosłym celom. Nie jesteśmy stworzeni do marzenia o wakacjach czy o weekendach, ale żeby realizować marzenia Boga na tym świecie. To Bóg uczynił nas zdolnymi do marzeń, abyśmy odpowiedzieli się i opowiedzieli za pięknem życia. A uczynki miłosierdzia są najpiękniejszymi uczynkami życia. Uczynki miłosierdzia powinny być w centrum naszych pięknych snów. Jeśli masz marzenia o primarzeń, jeśli masz marzenia o prawdziwej chwale, nie o chwale świata, która przychodzi i przemija, ale o chwale Boga, to jest właśnie ta droga, którą trzeba pójść. Ponieważ uczynki miłosierdzia oddają chwałę Bogu bardziej niż cokolwiek innego. Dzieła miłosierdzia oddają chwałę Bogu bardziej niż cokolwiek innego. Według tych dzieł miłosierdzia będziemy na koniec osądzeni. Od czego się jednak zaczyna, aby spełnić wielkie marzenia? Od wielkich decyzji, także o tym mówi nam dziś Ewangelia. W chwili sądu ostatecznego Pan opiera się bowiem na naszych wyborach. Zdaje się niemal nie osądzać, oddziela owce od kóz, ale to od nas zależy,
czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Wyciąga jedynie konsekwencje naszych wyborów, wydobywa je na światło dzienne i je respektuje. Życie jest więc czasem silnych, zdecydowanych, wiecznych wyborów. Decyzje banalne prowadzą do banalnego życia. Wielkie decyzje czynią życie wielkim. Stajemy się bowiem tym, co wybieramy, na dobre i na złe. Jeśli postanawiamy kraść, staniemy się złodziejami. Jeśli postanawiamy myśleć o samych sobie, staniemy się egoistami. Jeśli postanawiamy nienawidzić, staniemy się zacietrzewionymi. Jeśli postanawiamy spędzać godziny przed telefonem komórkowym, stajemy się uzależnieni. Ale jeśli wybieramy Boga, stajemy się bardziej miłowani każdego dnia. I jeśli wybieramy miłość, stajemy się szczęśliwi. Tak, ponieważ piękno wyborów zależy od miłości. Piękno wyborów zależy od miłości. Nie zapominajcie o tym. Jezus wie, że jeśli żyjemy zamknięci i obojętni, jesteśmy sparaliżowani, ale jeśli poświęcamy się dla innych, stajemy się wolni. Pan życia chce, byśmy byli pełni życia i daje nam tajemnicę życia. Posiadamy je tylko, jeśli ofiarowujemy je innym. To jest reguła życia. Życie się posiada teraz i na wieczność tylko ofiarowując je. Ale istnieją przeszkody, które utrudniają dokonywanie wyborów. Często jest to strach, niepewność i pytania dlaczego. Jest tyle pytań dlaczego, bez odpowiedzi. Miłość jednak wymaga, byśmy poszli dalej, a nie utkwili przy życiowych dlaczego, czekając na odpowiedź z nieba. Odpowiedź przyszła. Przyszła w postaci Jezusa i Ojca, który nas kocha. Nie, miłość popycha nas do przejścia od dlaczego, dla kogo, od dlaczego żyję, do dla kogo żyję. Od dlaczego to mi się przydarza, do komu mogę uczynić dobro, dla kogo. Nie tylko dla mnie. Życie jest już pełne wyborów, których dokonujemy dla siebie, aby mieć stopień naukowy, przyjaciół, dom, aby zaspokoić nasze hobby i zainteresowania. Grozi nam jednak, że spędzimy lata myśląc o sobie, nie zaczynając miłować. Pisarz Manzoni dał dobrą radę. Więcej trzeba myśleć o tym, by dobrze czynić, niż by dobrze się mieć, a tym sposobem najłatwiej osiągnie się i to drugie. Ale te wielkie, wielkoduszne wybory są podważane nie tylko przez wątpliwości, pytanie dlaczego. Jest także wiele innych przeszkód. To gorączka konsumpcyjna, która odurza serce rzeczami zbędnymi. To obsesja na punkcie rozrywki, która zdaje się być jedynym sposobem na ucieczkę od problemów, a tymczasem jest to tylko odkładanie problemu na później. Istnieje fiksacja na własnych prawach, których należy się domagać, zapominając o obowiązku pomocy. Jest też wielkie złudzenie dotyczące miłości, która zdaje się być czymś, co należy przeżywać z wybuchami uczuć i upodobań, podczas gdy miłość jest przede wszystkim darem, wyborem i poświęceniem. Wybierać, zwłaszcza dzisiaj, to nie dać się ujarzmiać ujednoliceniu, to nie dać się znieczulić przez mechanizmy konsumpcji, które blokują oryginalność, to umiejętność wyrzeczenia się pozorów i chęci pokazania się. Wybierać życie to walczyć z mentalnością użyj i wyrzuć oraz wszystko i natychmiast, by ukierunkować życie ku celowi nieba, ku Bożym marzeniom. Wybrać życie, to znaczy żyć. Jesteśmy, urodziliśmy się
dla życia. Powiedział to jeden chłopak, tak jak wy. Każdego dnia przed sercem pojawia się wiele wyborów. Chciałbym wam dać ostatnią radę, byście ćwiczyli się w wybieraniu dobra. Zauważmy, że często pojawiają się w nas dwa różne pytania. Jednym z nich jest, na co mam ochotę? To pytanie często zwodzi, ponieważ sugeruje, że ważne jest to, aby myśleć o sobie i zaspokajać wszystkie pragnienia i popędy. Popędy, jakie się pojawiają, ale pytanie, które Duch Święty podpowiada sercu, jest inna. Nie na co masz ochotę, ale co jest dla ciebie dobre. Na tym polega codzienny wybór, na co mam ochotę, czy też na to, co to jest dla mnie dobre. Z tego wewnętrznego poszukiwania mogą wynikać banalne wybory lub wybory życia. I spoglądajmy na Jezusa i prośmy Go o odwagę, by wybierać to, co dobre dla nas, abyśmy szli za Nim, drogą miłości i abyśmy znaleźli radość, aby żyć. W tej chwili jesteśmy zaproszeni do refleksji nad wypowiedzianym Słowem, nad Słowem Bożym, które skierował do nas Ojciec Święty. Myśląc o słuchaczach Radia Maria, pragniemy jeszcze dodać, że normalnie przekazanie tych symboli Światowych Dni Młodzieży było pierwotnie zaplanowane na kwiecień bieżącego roku, ale zostało przełożone ze względu na globalny kryzys pandemiczny, na uroczystość Chrystusa Króla i odbywa się, jak widzimy, czy jak słyszymy, w Bazylice Świętego Piotra. Jak wiemy, te Światowe Dni Młodzieży odbędą się, są planowane właśnie w Portugalii w 2023 roku. Ojciec Święty w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży w 2003 roku wyjaśniał: Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was uaktywnienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. W 2023 roku Światowe Dni Młodzieży odbędą się pod hasłem Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Wyznajmy naszą wiarę.
Bracia i drogie dzieci, ze wzrokiem utkwionym w Jezusa, naszego jedynego Króla i Zbawiciela, znieśmy z ufnością nasze prośby do Boga dobrego i zatroskanego. Panie, zmiłuj się nad nami. Obdarz chrześcijan jednością. Zachowaj w zdrowiu Ojca Świętego Franciszka. Spraw, aby praca misjonarzy wydała obfite owoce. Ześlij Twojego Ducha Świętego na posługujących w Kościele. Uświęć zakonników. Uwolnij świat od nienawiści i niesprawiedliwości. Spraw, aby ludzie młodzi wzrastali w mądrości. Wspieraj i pocieszaj osoby starsze. Obdarz dobrobytem naszych przyjaciół. Naszych zmarłych przyjmij do grona świętych. Ojcze, wysłuchaj naszą modlitwę i uznaj w niej głos Jezusa, który złożył siebie jako ofiarę miłości za nasze zbawienie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Módlmy się, bracia i siostry, aby naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie błagamy Cię, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicę odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pogodnie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie, utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Modlmy się do naszego Ojca w niebie, oświeceni Duchem Świętym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Thank you.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami, dar otrzymany w doczesności. Niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne.
modlitwa na Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku. Mario, Pani Nawiedzenia, która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać Elżbietę, poprowadź nas na spotkanie ze wszystkimi, którzy czekają na nas, abyśmy zanieśli im żywą Ewangelię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana. Pójdźmy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń i bez zwłoki, z zapałem i z radością. Pójdźmy pełni pokoju, gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój, a czynienie dobra jest najlepszym sposobem istnienia. Mario, Pani Nawiedzenia, niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas wspólnym uwielbieniem Chrystusa, którego niesiemy tak, jak Ty go nosiłaś. Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa i wzajemnego dzielenia się, do bratectwa i wdzięczności, do poszukiwania tych, którzy wciąż czekają na Chrystusa. Módlmy się, Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne, spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Teraz nastąpi przekazanie symboli Światowych Dni Młodzieży, krzyża i kopii obrazu Matki Bożej Solus Populi Romani. Na zakończenie obecnej celebracji eucharystycznej serdecznie pozdrawiam Was wszystkich tu obecnych i tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów. Specjalne pozdrowienia kieruję do Was, młodzieży z Panamy i Portugalii, reprezentowanej przez dwie delegacje, które wkrótce wykonają znaczący gest przekazania krzyża i ikony Maryi Salus Populi Romani, symboli Światowych Dni Młodzieży. Jest to ważny krok w pielgrzymce, która zaprowadzi nas do Lizbony w roku 2023. A przygotowując się do kolejnego międzykontynentalnego spotkania Światowych Dni Młodzieży, chciałbym również przypomnieć o jego obchodach w kościołach lokalnych. 35 lat po ustanowieniu Światowych Dni Młodzieży, po wysłuchaniu różnych opinii oraz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, kompetentnej w zakresie duszpasterstwa młodzieży, postanowiłem przenieść diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży z Niedzieli Palmowej na Niedzielę Chrystusa Króla, począwszy od przyszłego roku. W centrum pozostaje tajemnica Jezusa Chrystusa, Odkupiciela Człowieka, jak zawsze podkreślał święty Jan Paweł II, inicjator i patron Światowych Dni Młodzieży. Drodzy młodzi, wołajcie swoim życiem, że Chrystus żyje i króluje, że Chrystus jest Panem. Jeżeli wy będziecie milczeli, kamienie wołać będą. Jestem pewny, że kamienie wołać będą.
Signore sia con voi. Pan z wami, z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uroczystość Chrystusa Króla, uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek w Bazylice Świętego Piotra. W czasie tej mszy świętej zostały przekazane światowe symbole Światowych Dni Młodzieży przez Młodzież Panamską. Młodym Portugalczykom został przekazany krzyż i obraz Matki Bożej Solus Populi Romani. Żegnamy się z Państwem, zapraszając na modlitwę Anioł Pański. Żegnają się z Państwem ojciec Zdzisław Klawka i ojciec Maria Sojka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.